Prasa opublikowała stanowisko komisji rządowej wobec postulatów strajkujących na Wybrzeżu. Znamy przemówienie wicepremiera Mieczysława Jagielskiego. Tak. On już wyraźnie chyba w swoim przemówieniu powiedział, które sprawy są już do załatwienia od ręki tam na miejscu w Gdańsku, a które sprawy muszą poczekać na załatwienie, ponieważ nie wszystkie postulaty stawiane przez komitety strajkowe są do załatwienia na dziś. Właśnie, co Państwo sądzicie o terminarzu, że tak powiem, harmonogramie tych postulatów? Jak to może być robione? Jak to widzicie Państwo? Mnie się wydaje, że pewne postulaty już powinny być z miejsca załatwione. Które konkretnie? Czy może Pan podać jakiś przykład? Są konkretnie z zarobkami, żeby kominy zlikwidować pewne. Powinno być w ten sposób, że te zarobki jakoś powinny być ustabilizowane. Najniższy płat, najwyższy. Jak my znowuż zrobimy masówkę i upowszechnimy podwyżkę płac, to znowuż będą się śmiać ci, którzy mają w skali roku 500 000 zł, i znowuż będą poszkodowani ci, którzy mają w skali roku 30 000 zł. Mi się wydaje, że jeżeli mają być w jakiś sposób wzrost kosztów utrzymania rekompensowany, to nie powinien być rekompensowany procentowo, bo wiadomo, że wtedy ci, którzy procentowo do zarobku, wiadomo, że ci, którzy najwięcej zarabiają, wtedy najlepiej na tym wyjdą po prostu. Ten procent będzie dla nich najwyższy. To znaczy, ta podstawa tak, jest wyższa. Tylko jeżeli to ma być rekompensata za koszty, za wzrost kosztów utrzymania, to żeby to było w złotówkach. Konkretnie powiedzmy tam przykładowo wzrost kosztów utrzymania wzrósł powiedzmy tam o 100 czy 200 zł do danego okresu, więc o tyle podnosimy płacę, nie żeby to był 1 czy 2%. Wiadomo, że 1% od 2000, a 1% od 5 to jest zasadnicza różnica. Mnie się wydaje, że zarobki powinny być tak ustabilizowane w Polsce, że powinny być najniższe i najwyższe. Nie tak, żeby przekraczało ilość krotnie, tylko najwyżej raz czy dwukrotnie, i wtedy na pewno ludzie będą bardziej zadowoleni, będzie spokój. Teraz druga sprawa, zaopatrzenie. Jest. Załoga jest za tym, żeby częściowo, chwilowo wprowadzić bony mięsne, żeby nie jedne i te same osoby wykupowały towary, żeby mógł ten pracownik kupić spokojnie ten dany towar, czy kilo mięsa, czy kilo kiełbasy wędliny. To powinno już wspólnego zaspokojenia tak. rynku. Towary konsumpcyjne. Te parę złotych nawet jakby podnieśli, ale żeby było kupić coś za to. No, po drugie, te urlopy macierzyńskie, bo ja uważam, pracując między już młodymi.